was wszystkich przywitać w imieniu Jezusa Chrystusa. Kiedy Esterka mówiła to świadectwo, to Duch Święty powtarzał mi takie słowa, że ja mam dobre myśli o was. Myśli o pokoju, a nie o niedoli, aby zgotować wam przyszłość i natchnąć nadzieją. I to jest coś, co musimy przyjmować do swojego życia każdego dnia, że Bóg nie wypuszcza wszystkich rzeczy, które się dzieją w naszym życiu ze swoich rąk, ale ma absolutną kontrolę i wszystko, co się dzieje, prowadzi w dobrym kierunku. Także dziękujemy ci, Esterko, za to świadectwo. Ja chciałem kontynuować swoje studium biblijne, które zacząłem w zeszłym tygodniu. Tematem tego studium jest wzrastające namaszczenie. Temat jest taki bardzo, bym powiedział, może wydawać się bardzo taki akademicki, ale chciałem odnieść się do samych tych słów. Dlaczego wzrastające? Dlaczego to tak go nazwałem? Dlatego, że Bóg chce, abyśmy się poruszali w naszej drodze za Nim, abyśmy wzrastali. My nie jesteśmy zaplanowani do tego, żeby usiąść w jednym miejscu i już celebrować nasze zbawienie tutaj na ziemi, ale żebyśmy zawsze za Bogiem mogli podążać. To, co On robi, to On działa, co On chce przez nas uczynić, co On chce dla nas uczynić, to, co On robi dla Bożego Królestwa tutaj na świecie. Dlatego sami my z siebie też mamy dojrzewać. Dojrzewać w studiowaniu Słowa Bożego, dojrzewać w zrozumieniu Słowa Bożego, dojrzewać w przyjmowaniu wszystkich prawd. Dlatego wzrastające. To, co było wczoraj, jest dobre na wczoraj, ale dzisiaj chcemy mieć świeżą dawkę, dzisiaj chcemy mieć świeżą relację, dzisiaj chcemy mieć świeżą mannę, tak jak Izraelici, którzy chodzili po pustyni, kiedy szli do ziemi obiecanej, nie zadawali się manną, która była z poprzedniego dnia, bo ona po prostu była nieświeża. Nie chcę użyć innego określenia. Więc wzrastające to posuwające się do przodu, wzrastające to posuwające się głębiej, wzrastające to posuwające się bliżej Boga. A dlaczego namaszczenie? To jest też takie słowo, które mam świadomość, że wiele ludzi różnie może rozumieć. Co to znaczy namaszczenie? Zastanawiałem się w domu, jakie inne słowo mogłoby odnieść, które używamy na co dzień. I wiecie, przychodziły mi różne takie słowa, chyba najbliżej to było namaszczenie, czyli wyposażenie. Zostaliśmy do czegoś wyposażeni, ale nie mogę użyć do końca tego słowa, dlatego że jest jedna wielka różnica. Słowo wyposażenie brzmi bezosobowo. Słowo wyposażenie brzmi, jakbyśmy dostali, otrzymali jakąś rzecz. Natomiast według mnie namaszczenie jest osobowe. Dlatego, że to Duch Święty namaścił nas. Duch Święty namaścił Jezusa. I to jest, mamy to rozumieć jako wyposażenie, ale nie spłycajmy tego do wyposażenia, o którym myślimy tak na co dzień. Dlatego Biblia używa tego słowa namaszczenie. Czy wam się ono podoba, czy nie? Ona go używa w wielu, wielu miejscach. Będziemy o tym czytać. No i ja też będę go używał w dzisiejszym studium biblijnym, dlatego że ono oddaje charakter i cel Boga. Więc może w paru słowach odniosę się do tego, o czym mówiliśmy w poprzednim tygodniu, dlatego że mam świadomość, że nie wszyscy byli. Zachęcam, jeżeli będzie możliwość, do odsłuchania tego poprzedniego, bo jest to kontynuacja i te dwa nauczania po prostu tworzą jedną całość, więc jeżeli chcemy dobrze zrozumieć, o czym Biblia mówi, mówiąc o namaszczeniu w naszym życiu i dla naszego życia i poprzez nasze życie, to musimy wziąć tą całość. Takim głównym wersetem, który czytaliśmy w zeszłym tygodniu, od którego zaczynaliśmy, były słowa zapisane w Izajasza, 10 rozdział, 27 werset. W tłumaczeniu Nowej Biblii Gdańskiej one brzmią następująco. I stanie się, że w owym dniu będzie zdjęte z twojego grzbietu jego brzemię, a jego jarzmo, czyli ucisk, ciężar, jego jarzmo, z twojej szyi, gdyż to jarzmo rozsadzi pomazane oblicze. W innym tłumaczeniu Biblii Króla Jakuba jest to lepiej przetłumaczone, jest napisane, ustąpi to jarzmo z powodu namaszczenia. Więc namaszczenie to jest coś, co wykonuje w nas pracę, co wykonuje poprzez nas pracę. Dlaczego to takie ważne? Dlatego, że musimy wiedzieć,
Do czego to namaszczenie jest nam tak naprawdę potrzebne? Do czego było potrzebne na przykład Jezusowi? W Ewangelii Łukasza Jezus sam, czytając słowa w Nazarecie, zacytował słowa zapisane w Księdze Izajasza. One są zapisane, tak jak powiedziałem, w Ewangelii Łukasza, 4 rozdział, 18-19, kiedy Pan Jezus przedstawił słuchającym proroctwo, które mówiło o nim, a tak naprawdę o celu jego służby i o tym, co ma do wykonania. I napisane mamy tam tak, Ewangelia Łukasza, 4 rozdział, 18-19. Duch Pana spoczywa na mnie, ten, który namaścił mnie, wyposażył mnie, ale w tym osobowej formie, namaścił mnie, abym ubogim niósł dobrą nowinę, który posłał mnie, abym więźniom głosił wyzwolenie, niewidzącym przejrzenie, zgnębionych wypuścił na wolność, abym ogłosił rok Pańskiej przychylności. I tutaj mówię amen, bo rok Pańskiej przychylności to jest czas Kościoła. To jest czas, w którym my żyjemy. To jest czas, w którym operuje Duch Święty. Bo to jest wielka przychylność Boga, że wylał Ducha Świętego na swój lud, na swój Kościół. Więc jeżeli Jezus miał taki cel, a Kościół jest kontynuatorem Jego nauki, Jego dzieł, musimy przyjąć, że ogłaszanie, niesienie dobrej nowiny, wypuszczanie więźniów, głoszenie wyzwolenia, niewidzącym przejrzenia, a zgnębiących wypuszczanie na wolność jest także rolą Kościoła, jest także rolą Twoją i rolą moją. Jakkolwiek by to brzmiało, nie wiem, w formie swojej wielkie, to my powołani jesteśmy jako Kościół, jako każda osoba, abyśmy kontynuowali dzieła Jezusa. Dużo o namaszczeniu też pisze apostoł Jan w swoich listach. Szybciutko przeczytam jeszcze dwa wersety. To jest pierwszy list Jana 2:20. Mówią o tym, że namaszczenie jest w nas. Wy jednak macie namaszczenie od świętego i wszyscy jesteście świadomi stanu rzeczy. Więc Jan pisze do Kościoła, że macie namaszczenie od świętego i wszyscy jesteście świadomi stanu rzeczy. Więc namaszczenie nie jest dla wybranych. Namaszczenie nie jest dla poszczególnych osób. Ono jest dla wszystkich. Wszyscy jesteście namaszczeni, wszyscy jesteśmy namaszczeni i mamy być świadomi stanu rzeczy. Co to znaczy? To znaczy mamy, nasz umysł musi przyswoić sobie, że taki jest Boży cel, takie jest Boże działanie. Świadomość stanu rzeczy. Parę wersetów dalej pierwszy list Jana, drugi rozdział 27, pisze o namaszczeniu tak. Jeśli zaś chodzi o was, to namaszczenie, które otrzymaliście od Niego, czyli znamy dawcę, pozostaje w was. I nie ma potrzeby, aby was ktoś uczył. Jego namaszczenie poucza was o wszystkim. Ono też jest prawdziwe i nie ma nic wspólnego z kłamstwem. Jak was pouczyło, tak w nim trwajcie. Bóg nas powołuje, Bóg nas namaszcza, Bóg daje nam umiejętność, a z umiejętnością i wykonywaniem przychodzi autorytet. I to jest to, na czym skupialiśmy się w zeszłym tygodniu. Dzisiaj chciałem powiedzieć o rodzajach namaszczenia, które będą stały na Twojej i mojej drodze. Dlatego oczywiście możemy powiedzieć, że to są oczywiste oczywistości, bo wszyscy o tym wiemy o wielu miejscach, ale chciałem to podkreślić, abyśmy byli świadomi i gdzie to namaszczenie się znalazło na drodze naszego życia, jeżeli czytamy słowa, że wszyscy jesteśmy namaszczeni, tak? W którym momencie? Więc przede wszystkim namaszczenie można podzielić albo trzeba podzielić na dwie grupy. Namaszczenie ogólne, to znaczy dla każdego wierzącego chrześcijanina. Dostał go każdy. I namaszczenie do wykonywanej konkretnej posługi, do konkretnego zadania. Pierwszym doświadczeniem dotyczącym namaszczenia ogólnego jest działanie Ducha Świętego w momencie, kiedy przyjmujemy Jezusa Chrystusa jako swojego Zbawiciela, kiedy rodzimy się na nowo. Każdy z nas, tak jak dobrze o tym wiecie, narodził się z ciała i to jest nasz fizyczny byt. Ale nie w takim bycie fizycznym jesteśmy zbawieni i nie w takim fizycznym bycie jesteśmy połączeni z Jezusem. Kiedy rodzimy się na nowo, kiedy przyjmujemy ofiarę Jezusa Chrystusa, kiedy uznajemy Jego zbawczą ofiarę z krzyża dla swojego życia, Duch Święty zamieszkuje w nas.
I to jest pierwszy moment, kiedy człowiek wierzący spotyka się z namaszczeniem. Właśnie w miejscu swojego nowego narodzenia. Duch Święty zamieszkuje w nas. Dlaczego możemy to tak łatwo określić? Dlatego, że dokładnie tak stało się z Jezusem. W Ewangelii Łukasza, pierwszy rozdział, 34-35 werset czytamy słowa Marii skierowane do anioła i brzmią one tak. Maria zapytała anioła, jak to się stanie, skoro nie współżyłam jeszcze z mężem? A anioł jej odpowiedział, Duch Święty stąpi na ciebie i moc Najwyższego okryje cię swoim cieniem. Dlatego też święte dziecko, które się urodzi, będzie nazwane Synem Boga. Jezus urodził się z ciała kobiety i z Ducha Świętego. Był później nazwany, w tekście możemy to przeczytać, że był drugim Adamem. Dlaczego drugim Adamem? Pierwszy Adam urodził się też z duchowego tchnienia Boga. Dlatego miał idealną społeczność. Pierwszy Adam urodził się z duchowego tchnienia Boga i ta społeczność była idealna. Oczywiście historię znamy, co się wydarzyło, jak ta relacja została zerwana. Ale Jezus przyszedł naprawić tą relację. Dlatego jest nazwany drugim Adamem. I poprzez swoje przyjście, poprzez swoje zafunkcjonowanie na arenie ziemi tutaj stworzył jak gdyby możliwość, albo niemożliwość, stworzył rasę duchowego człowieka. O, tak to powiem. Jako nowy Adam, poczęty z ducha, dał początek nowej rasie ludzkiej. W duchu wszyscy wierzący od niego pochodzimy. W duchu. Każdy z nas ma swoją cielesność, ale kiedy rodzimy się na nowo, tak samo Duch Święty zamieszkuje w nas. Jakie są symptomy tego duchowego namaszczenia przy nowym narodzeniu? To jest wyposażenie człowieka do życia w społeczności z Bogiem. Tak? Synonimem życia w ogóle jest owoc. Kiedy patrzymy, teraz wiosna się zaczyna, tak, chodzimy po ogrodzie, co zmarzło, a co nie zmarzło, to patrzymy się, czy tam jakieś pączki wypuszczają z drzew, z krzaków. Jeżeli są, to fajnie, to będzie życie. Tak samo jest z życiem duchowym. Życie duchowe wydaje swoje owoce. Owoce znamy, te wszystkie, które są zapisane w Biblii i owocem możemy nazywać to, że mamy pokój, dlatego że Jezus miał pokój, że mamy cierpliwość, że mamy opanowanie. Wszystkie 9 owoców Ducha Świętego jest opisane w Biblii. Dlatego przez zamieszkanie Ducha Świętego z nas ten owoc jest możliwy do wydania. Wcześniej go nie było. Wcześniej to nie było możliwe. Wcześniej nie mieliśmy tego Bożego rodzaju życia w sobie. Ewangelia Jana, pierwszy rozdział, 12-13. Pisze tak, czytamy tak. Lecz tym wszystkim, którzy go przyjęli, dał przywilej stania się dziećmi Boga. Tym, którzy wierzą w Jego imię. Tym, którzy narodzili się nie z krwi, ani z woli ciała, ani z woli mężczyzny, lecz z Boga. Wiemy i rozumiemy, że każdy jednak w swoim cielesnym wymiarze narodził się z woli mężczyzny, kobiety, ale kiedy przyjmujemy Jezusa jako Pana swojego i Zbawiciela, Duch Święty w nas zamieszkuje i powstaje nowy rodzaj życia, które wydaje nowe owoce w nas. Duchowe życie daje możliwość duchowego owocu, tak jak powiedziałem, według życia Jezusa. Dlatego, że wszystkie te symptomy, wszystkie te owoce możemy w Jego życiu zobaczyć. One są zapisane w liście do Galacjan. Ja już je tutaj cytowałem, więc nie będę do tego wracał. Życie osoby zrodzonej z Ducha Świętego charakteryzuje to wydawanie tego owocu. Drugie doświadczenie, to było pierwsze doświadczenie, tak, które każdy chrześcijanin, każdy narodzony na nowo chrześcijanin ma już za sobą. Drugie doświadczenie dotyczące Ducha Świętego w naszym życiu nazywamy chrztem w Duchu Świętym. I kiedy Jezus miał 30 lat, także doświadczył nowego przeżycia z Duchem Świętym, którego już w sobie miał. Ten Duch Święty już zamieszkiwał jego wnętrze od momentu jego poczęcia, a który teraz stąpił na niego i przed przystąpieniem do służby
wyposażył go w nowy sposób. Jan Chrzciciel to podsumował słowami: widziałem Ducha Świętego, który zstępował na niego niczym gołębica. W Ewangelii Łukasza możemy te słowa przeczytać, 3 rozdział 21-22. Jest opis chrztu Jezusa. Gdy więc cały lud przyjął chrzest, został ochrzczony również Jezus, a w czasie jego modlitwy otworzyło się niebo i zstąpił na niego Duch Święty w cielesnej postaci przypominającej gołębicę. Przy tym z nieba rozległ się głos: Ty jesteś moim ukochanym synem, źródłem mojej radości. I to jest drugi rodzaj przeżycia, do którego zachęca nas Słowo, do którego zachęca nas Bóg, do którego zachęca nas Duch Święty, ale przede wszystkim zachęca nas sam Pan Jezus, dlatego że On przez Niego przeszedł. Jezus nie rozpoczął swojej służby, dopóki nie był wyposażony do tej służby przez Ducha Świętego. Więc taki jest cel tego drugiego wyposażenia, bo pierwsze wyposażenie daje nam możliwość życia z Chrystusem, a drugie wyposażenie, drugi rodzaj namaszczenia daje nam możliwość służby z Chrystusem. I to, co to wydarzenie ma nas przygotować i namaścić i wyposażyć do budowania Bożego Królestwa tutaj na ziemi, tak jak Jezusa. W Ewangelii Jana 14:12 jeszcze przeczytamy takie słowa. Ręczę i zapewniam, kto wierzy we mnie, będzie również dokonywał takich dzieł, jak ja dokonuję. I dokona większych niż te, gdyż ja idę do Ojca. Więc to jest zachęcenie ze strony Jezusa Chrystusa do kontynuowania tego, co On zaczął. Oczywiście Jezus dokonał jedynej w swoim rodzaju ofiary na krzyża przebłagania i to jest jak gdyby niezaprzeczalny fakt. Ale oprócz tego chodził po ziemi, uzdrawiał, głosił Ewangelię, wyganiał demony, uwalniał opętanych, przynosił słowa pocieszenia, przynosił słowa pokoju, po prostu manifestował cechy Bożego Królestwa tutaj na ziemi. I dla ciebie, i dla mnie jest to samo zadanie. A gdzie możemy przeczytać o tym, że jesteśmy do tego wyposażeni? Apostoł Paweł pisze te słowa w pierwszym liście do Koryntian, 12 rozdział, 7 werset. I pisze, opisując wszystkie dary duchowe, które są przeznaczone dla ludzi wierzących, w 7 wersecie pisze, w każdym zaś, tak zaczyna, w każdym zaś dla wspólnej korzyści w jakiś sposób przejawia się duch. Więc to wyposażenie, tak jak mówiłem na początku, jest dla każdego. Każdy z nas musi chcieć, musi pragnąć, musi zabiegać o tym, aby obecność darów Ducha Świętego nacechowała naszą służbę. Dary są dla każdego, więc pragnijmy, zapragnijmy, to zresztą dalej to jest napisane, że mamy szczególnie pragnąć darów duchowych i będą one nam umożliwiały zwycięskie budowanie Bożego Królestwa tutaj na ziemi. Przez chrzest Jezusa zostajemy namaszczeni do wykonania Jego dzieł. I poprzez chrzest Jezusa zostajemy namaszczeni do wykonania Jego dzieł. Każdy z nas jest postawiony w jakimś momencie swojego życia. To namaszczenie pomaga nam przezwyciężać rzeczy w naszym życiu, ale Bóg chce nas używać tak samo do tego, abyśmy mieli wpływ na nasze otoczenie, abyśmy modlili się o ludzi, abyśmy kładli na nich ręce, abyśmy przynosili słowo pocieszenia, abyśmy przynosili słowo wiedzy, abyśmy słowo prorocze do życia ludzi przychodzili. To są zadania budowania Bożego Królestwa w nas. I tak jak powiedziałem, te dwa przeżycia mówią o namaszczeniu ogólnym. One są przeznaczone dla każdego, one są przeznaczone dla Kościoła i każdy wierzący ma prawo i w nich się odnaleźć i utożsamiać. Drugim rodzajem namaszczenia jest namaszczenie szczególne do wykonania już poszczególnych rzeczy. Kiedy Bóg buduje swoje Boże Królestwo, kiedy wydarzają się rzeczy, które są zapisane na osi Jego czasu, potrzebuje poszczególnych osób, które spełnią jakieś zadanie. Tydzień wcześniej czytaliśmy przykład takiego człowieka, który miał na imię Besael i on był powołany do wykonywania ręcznych prac przy budowie przybytku.
I tam jest napisane, nie będziemy już teraz do tego wracać, że Bóg namaścił jego ręce. On go powołał, on namaścił jego ręce, on później dał mu autorytet do tego, że wszystkie te rzeczy, które były wykonywane, ozdoby, upiększenia przy budowie przybytku Bożego, były wykonane w sposób doskonały. I do tego stopnia, że on uczył innych potem i miał autorytet nad innymi ludźmi. Więc Bóg chce powoływać swoich szczególnych wybranych do spełniania poszczególnych posług. Ja w dzisiejszym, to znaczy rozumiemy, że w dzisiejszym kościele tych posług jest tak samo bardzo wiele. Jest posługa pastorska, liderska, wiele różnych posług, które są sprawowane. I to już są poszczególni ludzie, którzy przez Boga są namaszczeni i wybrani. Ale jak my mamy się zachowywać wobec tego działania Ducha Świętego, który do nas przychodzi? Kiedy słyszymy, kiedy ktoś nam mówi, ty jesteś do tego powołany, może byś tym się zajął. W Biblii są takie dwie postacie, które są bardzo blisko ze sobą złączone i na podstawie ich życia możemy zobaczyć, w jaki sposób oni odpowiedzieli lub nie odpowiedzieli na Boże powołanie do ich życia. To są dwaj królowie Izraela, którzy na przestrzeni wieków jeden po drugim sprawowali swoją funkcję. To jest król Saul i król Dawid. I Bóg obydwóch powołał, zaraz będziemy o tym czytać, Bóg namaścił obydwóch, ale ich reakcja w stosunku do tego powołania, namaszczenia była skrajnie różna. Oni różnili się tym, że Saul nie uwierzył w to namaszczenie, które dostał, a Dawid uwierzył i go przyjął. I przeczytajmy pierwszą księgę Samuela, która opisuje troszeczkę dłuższy fragment. Teraz to jest pierwsza księga Samuela, 10 rozdział 1-7 i potem będą trzy wersety jeszcze, która opisuje całą historię powołania, kiedy prorok Samuel przybył i spotkał się z Saulem i namaścił go na króla. Więc pierwsza księga Samuelowa, 10 rozdział 1-7. Kiedy zostali sami, Samuel wyciągnął flakonik z oliwą, wylał ją na głowę Saula, pocałował i powiedział: czynię to dlatego, że Pan namaścił cię na księcia nad swoim dziedzictwem. Gdy dziś ode mnie odejdziesz, spotkasz dwóch mężczyzn przy grobie Racheli na granicy Benjamina w Selsach. Oni ci powiedzą: znalazły się oślice, które Saul wcześniej szukał, znalazły się oślice, których poszedłeś szukać. Twój ojciec nie martwi się już o oślice, teraz martwi się o was. Zastanawia się, co mam zrobić w związku z moim synem. A gdy wyruszysz stamtąd dalej i dojdziesz do dębu Tabor, spotkają cię trzej mężczyźni. Będą w drodze do Boga, do Betel. Jeden będzie niósł troje koźląt, a drugi trzy bochenki chleba, a trzeci bukłak wina. Pozdrowią cię, dadzą ci te dwa chleby, a ty je od nich przyjmiesz. Następnie dojdziesz do Gibei Bożej. Jest w niej załoga filistyńska. Przy wejściu do miasta napotkasz gromadę proroków. Będą w drodze ze wzgórza. Przed nimi zobaczysz harfę, tamburyn, flet oraz cytrę, a oni będą prorokować. Wówczas stąpi na ciebie Duch Pana i będziesz prorokował wraz z nimi. I przemienisz się w innego człowieka. A gdy te znaki spełnią się na tobie, poczynaj sobie dzielnie, ponieważ Bóg jest z tobą. I teraz przejdziemy do wersetu 16. Lecz co do sprawy królowania, i to jest 16b, czyli druga część. Lecz co do sprawy królowania, Saul nie przekazał stryjowi tego, co mu oznajmił Samuel. Werset 21. Gdy kazał podejść, gdy już był wybór króla w Izraelu, gdy Samuel dokonywał go poprzez na zgromadzeniu ludu, narodu izraelskiego, gdy kazał podejść plemieniu Benjamina, według ich rodzin, los padł na rodzinę Matriego, a potem na Saula, syna Kisza. Wówczas zaczęli go szukać, ale nie mogli go znaleźć. On się po prostu schował. 27 werset jeszcze. Niegodziwi zaś ludzie mówili: jak on może nas wybawić? Mówili o królu Saulu. I wzgardzili nim.
nie przynieśli mu nic w darze, lecz on zbył to milczeniem, czyli król Saul, czy Saul. W innym tłumaczeniu możemy przeczytać, że udał, że tego nie słyszy. Więc Samuel przedstawia mu drogę potwierdzającą Boży wybór. Mówi mu o namaszczeniu, mówi mu o spotykaniu, o trzech różnych spotkaniach, mówi mu o spotkaniu z prorokami, mówi mu, że będzie przez nich duchowo jeszcze namaszczony i będzie prorokował z nimi. Wszystkie te symptomy, które zostały zapowiedziane, a było ich tak wiele, w jego życiu, się spełniają. Ale kiedy przychodzi wybór króla, kiedy przychodzi do zgromadzenia Izraelitów i prorok Samuel drogą wyciągania losów wybiera narodowi Izraela króla, którego zresztą oni sami pragnęli, Samuel schował się. To musiała być w ogóle, zastanawiałem się, to musiała być jakaś kuriozalna sytuacja, bo on się schował, a kiedy wybrali go i mówili, los padł na Saula, syna Kisza, nie ma go. Jego przyjaciele poszli go szukać, znaleźli go w taborze, był schowany. Przyciągnęli go. Przyciągnęli króla Izraela na to miejsce. No, taka kompromitacja na całej linii. Ale chodzi mi o to, żeby pokazać, że pomimo to wszystko, że to nie było dla niego zaskoczenie, że ten proces uwiarygodniania słowa był bardzo głęboki, bardzo długi i bardzo precyzyjny i składał się i był wielowątkowy, składał się z różnych potwierdzeń Boga, Saul tego nie przyjął do swojego życia. Uciekł, nie zmierzył się ze Słowem Bożym, które zostało wyzwolone nad niego, nad jego życiem. Kiedy słyszał od niektórych ludzi nieprzychylne komentarze, po prostu zbył to milczeniem, chociaż to słyszał. Udał, że nie słyszy. Ale to ta opinia ludzka miała ogromny wpływ na jego służbę. On całe życie później musiał udowadniać w sposób cielesny, że jednak zasługuje na to wybranie. Po prostu walczył z tym swoim namaszczeniem. W naszym życiu zawsze może się zdarzyć ktoś, kto będzie wątpił w namaszczenie, które będzie spoczywało, czy będzie przekazane dla ciebie, czy dla każdego z nas. Jest tylko pytanie, komu uwierzymy? Czy Bogu, który nas powołuje, czy czasami ludziom. A już na pewno diabeł będzie drwił, czy poddawał wątpliwość to namaszczenie. Musimy być na to przygotowani, że źródło naszego namaszczenia przychodzi od strony Boga, nie od strony ludzi. Ludzie mogą potwierdzić ten wybór, ale nasza relacja z Duchem Świętym, nasze zaopatrzenie, nasze wyposażenie pochodzi nie z ludzkiego rozdania. Więc Saul nie uwierzył Bogu i nie utożsamił się z tym słowem. Wiara zawsze pobiera ze słowa. Jeżeli nie pobierzesz swojej wiary ze słowa, to będziesz musiał ją pobrać ze swojej cielesności. Jeżeli nie pobierzemy wiary ze Słowa Bożego, to będziemy ją musieli pobierać ze swojej cielesności. Ale to nie będzie ku budowaniu Bożego życia w nas, tylko raczej ku destrukcji. Kiedy nie wierzymy w to, co mówi Bóg o nas i o tobie czy o mnie, wcześniej czy później będziemy próbowali to sami swoją cielesnością udowadniać. I tak się stało w życiu Saula. Doprowadziło to do tragedii, chociaż był powołany przez Boga, chociaż był namaszczony, był zapowiedziany, wszystkie te rzeczy występowały. Ale niezgoda z tym namaszczeniem, nieprzyjęcie tego namaszczenia doprowadziły go do miejsca tragedii. Drugim przykładem, o którym mówimy, czyli sąsiednim, następującym po nim królu jest oczywiście król Dawid. I tu widzimy odwrotną sytuację. Zgodę z namaszczeniem od samego początku. I przeczytajmy też pierwszą księgę Samuela 16, 11, 13. I czytamy takie słowa. Samuel zapytał Jesajego, czyli ojca rodziny, do której należał Dawid. Czy to już wszyscy chłopcy? A on na to, jest jeszcze najmłodszy. Właściwie to pasie owce. Wtedy Samuel poprosił. Poślij i sprowadź go, bo nie zasiądziemy do uczty, póki on tutaj nie przyjdzie. Posłał więc i sprowadził go, a był on rudawy i o pięknych oczach, przystojnej postawy. Pan polecił, wstań, namaź go. To jest ten. Samuel wyciągnął róg z olejkiem i namaścił go pośród jego braci. Wtedy na Dawidzie spoczął duch Pana i od tego dnia
na dalsze. Podobna historia, podobne czasy, nawet ten sam prorok, a jak inna treść, jak inne zakończenie, jak inny owoc w życiu. Wiemy, jak skończył Saul, w niesławie został, zginął. Życie króla Dawida obfitowało w Bożą moc, Bożą obecność do samego końca, chociaż też nie ustrzegł się błędów, ale przyjął to namaszczenie już od samego początku. Jako młody chłopak został zawołany gdzieś z pastwiska. Stało tam paru braci, którzy byli rośli, którzy byli piękni, którzy byli dobrze zbudowani i wszyscy w cielesny sposób myśleli, że o, to ten, może to ten, może to ten. Duch Święty do proroka mówił, nie, nie, kolejny, kolejny. Aż doszedł do momentu, kiedy przyszedł chłopiec, tak pastuch tak naprawdę, bo taką rolę spełniał. I co się stało? I kiedy został namaszczony, Dawid w ogóle z tym nie walczył. Poszedł z powrotem, najprawdopodobniej poszedł, bo nie czytamy inaczej, że wrócił z powrotem do swoich stad, ale w duchu przyjął to powołanie i to wyposażenie, do którego powołał go Bóg. W duchu on już był królem, pomimo że dalej stał na tej łące, stał i zadawał się ze zwierzętami. Ale jego postawa była postawą w pełni przygotowującą się do tego, co miało nastąpić. Cechą charakterystyczną króla Dawida było to, że on nie przyspieszał tego, co ma się wydarzyć. On nie przyspieszał Bożego zegara. Wierzył Bogu i oczekiwał godziny, kiedy to się stanie. Nawet nie wiedział, jak to się stanie. Jak można z miejsca funkcjonowania na pastwisku znaleźć się w zamku czy w pałacu i zasiadać na najwyższym podium. Jak można zamienić się rolami z królem, który aktualnie funkcjonuje, tak? Bo Saul wtedy sprawował swoje rządy. Ale jednak Bóg prowadził go przez te wszystkie miejsca i wiele czasu było potrzebne do tego, żeby on w sposób fizyczny też przygotował się, mentalny, fizyczny, żeby Dawid przygotował się do spełnienia tego zadania. To trwało wiele, wiele lat, ale namaszczenie, które spoczywało nad nim, mu to umożliwiało. Kiedy walczył ze zwierzętami, kiedy walczył z lwem przy ochronie zwierząt, to potem to się przydało, kiedy walczył z Goliatem. Kiedy walczył z Goliatem, to nie była chęć zdobycia sławy, jak czytamy, pamiętacie tą historię, to nie była chęć zdobycia pieniędzy czy nagrody, to była chęć pomszczenia, czy zabicia człowieka, który urągał żywemu Bogu. Kiedy Dawid przychodził do komnaty Saula, zaczynał grać, bo Boże namaszczenie dawało w sposób cudowny o sobie znać, dlatego że zły duch, który tam jest napisane, zły duch, który ogarniał Saula, odchodził, dlatego że grał namaszczony człowiek. Kiedy przyszedł odpowiedni moment, Dawid stanął na miejscu i był gotowy. Ale nawet jeszcze wcześniej, kiedy uciekał przed Saulem i chował się po jaskiniach i miał możliwość przyspieszenia, nazwijmy to Bożego zegara, czyli zabicia króla Saula, bo miał wiele takich okoliczności, nie zrobił tego. Dlatego, że miał uszanowanie dla namaszczenia. Nawet tego namaszczenia na królu, który już był skazany na upadek. Powiedział, że nie zabije pomazańca pańskiego. Nie zabije pomazańca pańskiego. Ja sądzę, że wielu z nas, a może ja na pewno, rwalibyśmy się, żeby przyspieszyć ten czas, żeby wyeliminować tego króla, w końcu złego króla, w końcu króla, który sam czyha z wojskiem na moje życie. Ale Dawid odrąbał tylko kawałek szaty na znak, że miał taką możliwość i powiedział, że nie zabije pomazańca pańskiego. Czym jest wobec tego namaszczenie lub czym nie jest w naszym życiu? Na pewno nie jest emocją, na pewno nie jest jakąś atmosferą. Jest faktem wyposażenia człowieka do możliwości życia z Bogiem, mówię tutaj o namaszczeniu ogólnym, i wykonywaniu roli, do której jesteśmy powołani. Każdy chrześcijanin jest powołany do jakiejś roli. Nawet kiedy ledwo się co nawróciłeś, to jesteś powołany do życia
do życia Bożego, do Bożego rodzaju życia, do wydawania Bożego rodzaju owocu. Jesteś powołany do tego, aby nieść słowa pociechy, aby nieść słowa radości, aby nieść słowa zachęcenia, aby wprowadzać pokój, aby modlić się o chorych, aby nakładać ręce. To jest powołanie, które dotyczy naszego życia. Więc nie jest emocją, ale jest wyposażeniem do zwycięskiego życia czy do funkcji i zadania w Bożym Królestwie. Jest znacznie większe niż emocje i przeżycia, chociaż poprzez te emocje i przeżycia możemy widzieć to namaszczenie. Nie chciałbym tutaj, żebyśmy wyeliminowali w ogóle rolę przeżyć czy emocji, bo jesteśmy tak skonstruowani, że jesteśmy istotami duchowymi zamieszkującymi w ciele, mające też duszę, że emocje są też wrażliwe na Boże poruszenie. Ale nie możemy tego zawęzić. Więc podstawą do tego jest wiara w Boże Słowo. Boże Słowo mówi, że jesteśmy namaszczeni, że jesteśmy wyposażeni. W Efezjan jest opisana zbroja Boża. Ja nie będę w tej chwili już czytał tego fragmentu. Każdy z nas jest doskonale znany, ale tam charakterystyka zakładania tej zbroi, używania tej zbroi zachęca nas do tego, abyśmy czynili to. Tam jest napisane: obujcie obuwie, głoście, idźcie, zróbcie. I dlatego ja bym użył tu takiego słowa, że to namaszczenie, które jest w nas, które jest deponowane przez Ducha Świętego, my musimy uwalniać, my musimy z nim coś robić. To nie może być namaszczenie, które zostało przez naszą cielesność ograniczone i zamknięte w środku. Dlatego przytaczam ten przykład zbroi Bożej, bo ta zbroja Boża, gdyby była odwieszona na haku, nawet w naszym domu, nawet w naszej garderobie, w najpiękniejszym pokoju, ona w niczym by nam nie pomogła. Tam jest napisane, że mamy stosować, może zresztą przeczytam, to jest list do Efezjan w 6 rozdziale. Właśnie dlatego przywdziejcie pełną zbroję Bożą. Stańcie zatem z pasem prawdy na biodrach, w pancerzu sprawiedliwości na piersiach. Obucie w gotowość do głoszenia Ewangelii. Zawsze wznoście tarczę wiary. Dzięki niej ugasicie każdy rozżarzony pocisk złego. Załóżcie hełm zbawienia. To, że będziemy mieli hełm zbawienia odłożony na półce, nic nam nie pomoże. Mamy go zakładać. Wejście do ręki miecz ducha, którym jest Słowo Boże. Dlatego używanie tego, co zdeponował w nas Bóg, jest bardzo ważne. Możemy mieć wiele wyposażenia, możemy mieć wiele darów czy powołań w sobie, ale nic z tym nie zrobić. Musimy to zacząć używać, zastosować. To słowo właśnie uwalniać ze swojego wnętrza, z tego, co jest zdeponowane w nas, myślę, że jest takim bardzo odpowiednim słowem. Więc już podsumowując ten temat, kiedy odpowiemy sobie na pytanie, do czego Bóg cię namaścił, to będziemy też wiedzieć, do czego Bóg nas powołał. A kiedy jesteśmy powołani, kiedy przyjmujemy to, przychodzi zdolność do wykonywania wraz z tym namaszczeniem, przychodzi zdolność do wykonywania tej rzeczy. To jest zdolność, która wcześniej mogła w nas w ogóle nie istnieć. To nie jest wyćwiczony nawyk, to nie jest talent, który mamy w swoich rękach. To jest rzecz, która przyszła jako osobowy dar Boży wraz z obecnością Ducha Świętego. A wraz z używaniem tego, wraz z budowaniem i wykonywaniem, do czego powołał i namaścił nas Bóg, przychodzi autorytet. Jako autorytet tego, kim w nim jesteśmy i co możemy wykonywać. W tym określeniu ogólnym, czyli dla życia chrześcijanina, każdy chrześcijanin po powołaniu do społeczności z Bogiem już ma swój autorytet. Już może przyjść i już może naznaczać pewne rzeczy w środowisku. Ma autorytet nad demonicznymi rzeczami, nad diabelskimi rzeczami. Może czytać Boże Słowo, może go używać, może proklamować to Słowo. Tak samo jak w tym zakresie szczegółowym. Kiedy te zdeponowane w nas rzeczy możemy wprowadzać w czyn. I jeszcze jeden werset zapisany w pierwszym liście Jana 3:24. Ci, którzy przestrzegają Jego przykazań, trwają w Nim, a On w nich. To natomiast, że On trwa w nas,
poznajemy po duchu, którego nam dał. I tutaj chciałem zwrócić uwagę na to słowo poznajemy, czyli tą obecność Ducha Świętego, to namaszczenie, to wyposażenie, tą zdolność, o której dzisiaj mówiłem, my poznajemy. To można zobaczyć, to trzeba zobaczyć i to ludzie muszą widzieć. To, że jesteś chrześcijaninem, to ludzie muszą widzieć. To, że jesteś chrześcijaninem, to diabeł musi widzieć. To, że jesteś namaszczony do poszczególnych rzeczy, to też będzie widoczne, kiedy zaczniemy z tym w przyjaźni funkcjonować, zaczniemy przez to żyć i zaczniemy to uwalniać ze swojego wnętrza. Także tym chciałem się podzielić, zamknąć to, ten temat, który zacząłem w zeszłym tygodniu. Mam nadzieję, że jest to dla was zachęcające, aby zaprzyjaźniać się, aby myśleć o tym, abyśmy byli, tak jak apostoł Jan pisał w swoim liście, świadomi stanu rzeczy, abyśmy to namaszczenie, które jest w nas, rozwijali, aby ono mogło zajmować coraz więcej przestrzeni, aby ono mogło w coraz większy sposób oddziaływać na nasze myśli, żeby myśli nie blokowały tego, co jest w nas, ale żeby namaszczenie miało wpływ na myśli. A to wszystko zacznie się wylewać i zacznie być zwycięskie twoje życie, może będzie budowane też Boże Królestwo. Niech was Bóg błogosławi w tym. Będę się modlił teraz też i o to, aby to słowo mogło wzrastać we mnie, aby mogło wzrastać w każdym z nas, aby mogło wydać swoje owoce. Ojcze, ja tak dziękuję Ci, że Ty przewidziałeś dla nas cudowne życie. Dziękuję Ci, Panie, że Ty dałeś do tego życia wszystko, co jest potrzebne. Że Ty dałeś do tego życia, Panie, swoje wyposażenie, swoje namaszczenie. Dziękuję Ci, że Ty w każdego wierzącego, w każdego Twojego syna, w każdą Twoją córkę wlałeś obecność Ducha Świętego. Ja się modlę o to, aby, Panie, świadomość tego, że Duch Święty zamieszkuje w nas codziennie rano, codziennie wieczorem, mogła nas rozpalać do powiększania, do budowania relacji i świadomości, Panie, tego faktu. Ja się modlę też, Panie, aby zwycięskie życie chrześcijańskie mogło być udziałem każdego z nas. Aby tak jak, Panie, Jezus mówił, że został powołany do niszczenia dzieł diabelskich, abyśmy w swoim życiu chrześcijańskim mogli tak samo, Panie, wykonywać tą posługę. Dziękuję Ci, Panie, że nie przez swoje siły, nie przez swoje zdolności, ale przez Ducha Świętego, który jest w nas. Ja się o to też modlę, abyś dotykał, Panie, i powoływał nowych ludzi do nowych służb, do nowych darów, do nowych, Panie, funkcji. Ja się o to modlę, Panie, bo Twój Kościół potrzebuje, Panie, ludzi wyposażonych do budowania Bożego Królestwa, aby także i w naszym zborze powstawały, Panie, nowe osoby do, Panie, z Twoich służb, do służby ewangelisty, do służby nauczyciela, do służby lidera, do, Panie, w wielu, wielu miejscach, gdzie Twój Kościół ma być, czy jest wyposażany. Dziękujemy Ci, że Ty to sam czynisz, dlatego, że Jezu, jesteś głową tego Kościoła, Panie, że Ty powołałeś ten Kościół i to będziesz czynił, Panie, w swoich ludziach. Dziękuję Ci, że Twoje namaszczenie jest w każdym z nas i niech ono, Panie, rozwija się i zdobywa, Panie, jak najwięcej przestrzeni. W imieniu Jezusa Chrystusa. Amen.